Witamy, witamy. Moi drodzy, jesteśmy przy pomniku getta częstochowskiego, tutaj na ulicy Strażackiej w Częstochowie i dzisiaj Częstochowa organizuje uroczystość 79. rocznicy powstania w getcie warszawskim. I dzisiaj właśnie są częstochowskie uroczystości. Zapraszamy Was serdecznie. Bądźcie z nami. No, czekujemy na rozpoczęcie, które ma się zacząć o godzinie dokładnie 10:00, czyli tuż, tuż, tuż. Jest sporo młodzieży również, jak widzimy, reprezentacja władz miasta i również kilka organizacji społecznych, o których pewno usłyszycie podczas uroczystości. Ci, którzy weszli teraz na transmisję, moi drodzy, jesteśmy na ulicy Strażackiej przy placu Wielberga. To jest miejsce tutaj właśnie tego pomnika częstochowskiego getta. A uroczystość, moi drodzy, 79. rocznica powstania w getcie warszawskim. I dzisiaj są uroczystości w Częstochowie, więc zapraszamy Was do oglądania razem z nami tej uroczystości. Serdecznie Was jeszcze raz zapraszamy. Oczywiście udostępniajcie, lajkujcie, obserwujcie również, to jest bardzo potrzebne, gdyż nam to pomoże, a również Wy będziecie mieć wgląd do każdej naszej transmisji na żywo oraz każdego filmu, jaki publikujemy, będziecie informowani o tej sytuacji, więc warto nas obserwować. A ja się w tej chwili już powolutku wyłączam, a wy po prostu obserwujcie uroczystości 79. rocznicy powstania w getcie warszawskim, uroczystości w Częstochowie. Szanowni Państwo, bardzo Was wszystkich poproszę tu jednak bliżej. Zapraszam Pana Wiceprezydenta. Jednak bliżej, no ja myślę, że tak. Co prawda nie mamy dzisiaj gdzie usiąść, no ale ja myślę, że mamy radę. Coś
piekielne biją. Dziesiąta, punktualność. Szanowni Państwo, w imieniu organizatora Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, oddział w Częstochowie, serdecznie witam wszystkich, którzy dzisiaj przybyli, aby uczcić pamięć bohaterów, powstańców getta warszawskiego. 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Serdecznie witam wiceprezydenta miasta Częstochowy, pana Ryszarda Stefaniaka. Bardzo serdecznie witam wiceprzewodniczącą Rady Miasta Częstochowy i społeczną konsultant do spraw społeczności żydowskiej w Częstochowie, panią Jolantę Urbańską. Bardzo gorąco witam dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, panią Małgorzatę Kain. Bardzo gorąco witam dyrektor zespołu szkół imienia generała Władysława Andersa, panią Iwonę Brzezowską. Bardzo serdecznie witam wicedyrektor zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych, panią Ewę Teperską. Gorąco witam panią Elżbietę Ferenc, prezes Fundacji Adulna. Witam również pana Włodzimierza Gidzielę, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Częstochowych. Serdecznie witam przedstawicieli partnerstwa Stare Miasto Nowe Życie. Witam również dyrektor Muzeum Częstochowskiego, panią Katarzynę Ozimek. Witam serdecznie pana Juliusza Sękowskiego z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowych. Witam ciepło przyjaciół ze społeczności żydowskiej w Częstochowie, a wśród nich przedstawicieli Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Witam pedagogów. Witam również z wielką radością młodzież oraz mieszkańców Częstochowy. Już od 10 lat każdego roku w Częstochowie pod pomnikiem ofiar getta i w Warszawie pod pomnikiem bohaterów getta warszawskiego i w wielu innych miastach Polski spotykamy się, przypominając o wydarzeniu, które stało się symbolem walki o godną śmierć z bronią w ręku. Powstanie w getcie warszawskim było akcją zbrojną, której przyczyną była decyzja o likwidacji getta w ramach planu zagłady Żydów. Wybuchło w momencie rozpoczęcia zarządzonej przez Heinricha Himmlera operacji Reinhardt. W Wigilię żydowskiego święta Pesach. Trwało ono 27 dni. W starcie zginęło około 7 tysięcy Żydów. Ponad 6 tysięcy spłynęło żywcem. Około 50 tysięcy zostało wywiezionych do obozów zagłady. Kiedy w lutym 1943 roku Niemcy zaczęli wywozić Żydów z warszawskiego getta do Treblinki i nieuchronnie zbliżała się chwila całkowitej likwidacji, dwie młodzieżowe organizacje bojowe, Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy, mając po około 400 bojowców, postanowiły podjąć nierówną walkę z okupantem, dysponując 50 pistoletami, 50 granatami ręcznymi i koktajlami Mołotowa. Planowali 2-3-dniowy odpór i ucieczkę z getta. Kiedy o godzinie 6 rano Niemcy wkroczyli do getta ciężkimi pojazdami pancernymi i bronią chemiczną, w tym gazem łzawiącym, świecami dymnymi, miotaczami ognia, zaczęli przeszukiwać domy i wyłapywać resztki kryjących się tam ludzi. Powstańcy otworzyli na nich ogień. W ciągu następnych dni siły SS pod komendą Jurgena Stropa krwawo stłumiły powstanie i wymordowały większość ludności na miejscu lub w obozie zagłady w Treblince. Cały teren dzielnicy żydowskiej metodycznie spalono i zrównano z ziemią. Na zakończenie likwidacji getta wysadzono w powietrze
wielką synagogę. Powstanie w getcie było pierwszym wystąpieniem powstańczym w całej okupowanej przez Niemców Europie. Nie miało celów militarnych, biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek szans na powodzenie. Było aktem wyboru godnej śmierci z bronią w ręku, jak i odwetu na prześladowcach przez garstkę kilkuset bojowników żydowskich. Ze względu na swoje symboliczne znaczenie, powstanie w getcie warszawskim uważane jest przez naród żydowski za jedno z najważniejszych wydarzeń w jego historii. Dziś, 21 kwietnia, obchodzimy już 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pomyślmy dziś o ludziach pozbawionych godności i nadziei, często dramatycznie osamotnionych w swej walce o przetrwanie. Istotą powstańczego zrywu było swoiste prawo do wolności i nie tylko do godnego umierania, ale do godnej walki z bronią w ręku. Powstanie było wyzwaniem rzuconym przez słabo uzbrojonych bojowców, ale też było oskarżeniem o bierność, nieskuteczność całego wolnego świata, który nie potrafił pomóc, choć wiedział za pośrednictwem między innymi Jana Karskiego, emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego i naocznego świadka dramatu umierania warszawskiego getta. Historia tamtych ważnych i heroicznych dni jest częścią ideowego fundamentu powstania Państwa Izrael, które będzie już za kilka dni obchodzić 74. rocznicę proklamacji powstania państwa. Historia warszawskiego getta, jak i historia częstochowskiego getta, jest punktem odniesienia dla każdej walki o prawa człowieka we współczesnym świecie, jest cząstką naszej polskiej historii. W tym momencie nie sposób wspomnieć o Mordechaju Anielewiczu, przywódcy powstania, o Januszu Korczaku, który w getcie chodził w polskim mundurze oficerskim i o młodych bojowcach z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego oraz o zwykłych, uciemiężonych ludziach. Mówiąc o rocznicy powstania w getcie, trzeba powiedzieć przede wszystkim o Marku Edelmanie, który był jednym z przywódców powstania, należał do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego, zwanego Bund. Był wśród założycieli Żydowskiej Organizacji Bojowej. Pod koniec powstania przedostał się z grupą powstańców kanałem na aryjską stronę, czym uratował swoje życie. A jako ocalały z getta składał bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem bohaterów getta na Muranowie, czym zainicjował akcję Łączy nas pamięć, której symbolem jest żółty kwiat, który nosimy, pamiętając o tych, którzy zginęli w walce o godność. Niech pozostaną z nami słowa Marka Edelmana. My, którzy ocaleli, wam pozostawiamy to, aby pamięć o nich nie zginęła. Serdecznie zapraszam pana wiceprezydenta miasta Częstochowy, Ryszarda Stefaniaka, o zabranie głosu. Szanowni państwo, w imieniu własnym i prezydenta Krzysztofa Matwiejczyka bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość i pozwólcie, że nim kilka słów refleksji wypowiem. Powitam w naszym gronie naczelnika edukacji pana Rafała Piotrowskiego, którego w rękach aktualnie spoczywa wychowanie, kształtowanie postaw naszej młodzieży częstowskiej. Dobrze, że pamiętamy o tym, iż było w Warszawie powstanie, które było wyrazem walki o godność, o szacunek dla żydowskich obywateli naszego państwa. My żyjemy w kraju, którego takim symbolem, znamieniem
są ziemia i groby. I dlatego w tym wielokulturowym państwie, w tej wielokulturowej Rzeczypospolitej powinniśmy zawsze pamiętać, iż wielkość, znaczenie dzień dzisiejszy Polski zawsze budowali obywatele, którzy bardzo często byli obywatelami różnych narodowości. I to, że w czasie II wojny światowej, mimo pewnej przegranej, mimo niechybnej klęski, żydowscy powstańcy zdobyli się na akt walki zbrojnej, jest pokłosiem tego, że w dziejach Polski mieliśmy żydowskich bohaterów, poczynając od Berka Josolewicza, poczynając od tych żydowskich obywateli, którzy czynnie brali udział w polskich powstaniach narodowych, od tych legionistów, którzy mimo zwątpienia, mimo uwag godnych pożałowania, mieli odwagę ruszyć z marszałkiem Piłsudskim w 1914 roku i walcząc w Legionach w 1918 tę Polskę nam wywalczyć. Mieliśmy wreszcie tych żydowskich obywateli naszego miasta i naszego kraju, którzy w roku 1939 bronili ojczyzny naszej, bo nie czuli się Żydami, czuli się Polakami. Uważali, że bronią swojej ojczyzny. Mieliśmy wreszcie Mordechaja Anielewicza i mamy naszych częstochowskich bojowców, o których powinniśmy pamiętać, którzy również w imię godności narodu żydowskiego, ale i narodu polskiego potrafili chwycić za broń i walczyć o tę godność, budzić to sumienie innych, pokazywać, że Żydzi nie tylko atrament przelewali, ale jeżeli trzeba było, potrafili również ofiarę ze swojego życia na ołtarzu ojczyzny położyć. Dlatego stojąc w tle pomnika poświęconego ofiarom getta, pamiętajmy o Mońku Flauenbaumie, o Olku Herzbergu, Janku Krause, Heńku Richterze, Jerzyku Rosenblacie czy Szlamie Szajnie, tych częstochowskich bohaterach żydowskiej organizacji bojowej, którzy mieli odwagę, mimo, tak jak powiedziałem, bez nadziei, stanąć jak równy z równym, walcząc o godność narodu żydowskiego, ale również walcząc o godność narodu polskiego. Bo pamiętajmy, że dzisiejsza Częstochowa, to czym jest, jak się rozwijała, czym będzie w przyszłości, w znacznej mierze również zawdzięcza swój byt, swoją wielkość, swoją kulturę, swoją tradycję żydowskim obywatelom, którzy kiedyś to, co było najlepszego w nich, poświęcali, aby to miasto się rozwijało. Dlatego z wielkim szacunkiem chylimy głowy przed żydowskimi bojowcami. Pamiętamy o powstaniu w warszawskim getcie, pamiętamy o walce naszych częstochowskich bojowców i dobrze, że tę pamięć czcimy, bo to jest cząstka naszej historii, a przez lata narodowości zamieszkujące Rzeczypospolitą przede wszystkim czuli się Polakami, czuli się synami tej samej matki, tej samej ojczyzny Polski. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś zechciałby zabrać głos? Nie widzę. Poproszę wszystkich teraz, żeby uczcić pamięć ofiar warszawskiego getta. Staniemy i uczcimy minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar. Teraz serdecznie zapraszam na program artystyczny przygotowany przez młodzież z częstochowskich szkół. Od razu chcę bardzo podziękować nauczycielom, pedagogom, dyrektorom za tak liczne stawienie się dzisiaj i oczywiście młodzieży. Ten program artystyczny jest zawsze bardzo piękny i myślę, że tak jak mnie, jak i wam, przysporzy wielu wzruszeń. Poproszę teraz
o zaśpiewanie pieśni Miasteczko Bełc, Laura Grabarczyk, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Wiersz Sześcioletnia z getta.
recytuje Jan Wiatrowski, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego. Ona nie miała nic prócz oczu na wyrost. W nich całkiem niechcący dwie gwiazdy Dawidowe. Może by je zagasiła łza, więc płakała. Jej mowa nie była srebrem, warta co najmniej splunięcia, odwrócenia głowy. Jej mowa płaczliwa, więc zamilczała. Jej milczenie nie było złotem, warte co najwyżej 5 groszy, może marchew jaką. Bardzo grzeczne milczenie z żydowskim akcentem głodu, więc umarła. Dziękujemy bardzo. Pieśń Anatewka zaśpiewa Maria Krzywańska, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego.
Dziękujemy bardzo. Teraz wiersz Siedem Słów recytuje Pola Cywińska, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego. Jerzy Ficowski, Siedem Słów. Wszystko zostało zużytkowane. Wszyscy zginęli, ale nic nie ginie. Usypisko włosów, co spadły z gór, dla wytwórni hamburskich materaców. Złote zęby, wyrwane pod znieczuleniem śmierci. Wszystko zostało zużytkowane. Przydał się nawet tamten głos, przemycony aż tu, na dnie cudzej pamięci, jak wapno niegaszone łzami. I otwiera się czasem bełżec aż do kości i wybucha z niego ciemność wiekuista. Jak zatamować ją? I skarga dziecka, które było. Było, choć pamięć blednie, nie ze zgrozy, tak od 30 blednie lat. I milczą miliony milczeń, przemienione w znak siedmiocyfrowy. I woła, woła jedno miejsce puste. Którzy się mnie nie boicie, bo jestem mały i wcale mnie nie ma. Nie wypierajcie się mnie, zwróćcie mi pamięć po mnie. Te słowa po żydowskie, te słowa po ludzkie. Tylko tych siedem słów. Dziękujemy. Teraz pieśń Ucisz serce zaśpiewa Laura Grabarczyk, pierwsze ogólnokształcące liceum imienia Juliusza Słowackiego. Kto przysłonił tę księżycę nad dachami, mądrą głowę miał. Chciałby żony całowały się z mężami, nie wpadały mój kochany w szał. Księżycowy wstaje wcześniej niż stójkowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Uplotę ci złoty kołacz z moich ojczystych promieni. Już ty się człowieku nie kołacz, niech ci się na dobre odmieni. A z mego żaru srebrnego utoczę ci miodu ciut, niech ci się w sercu zapieni gęsty miód. Ucisz serce w białym świetle rozpalonych serc. Ucisz serce jedno z tylu serc. Wielki Panie, winorośli, stworzycielu gwiazd, proszę dzieci dorośli, zapomnij nas. Ty, co gładzisz oceany i prowadzisz w dal bezpieczną, spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko. Rozesłano już kobierce w białym świetle rozpalonych święc. Ucisz serce jedno z tylu serc. Ty, co gładzisz łany zboża, bielisz mąkę pył od pożaru i od noża, która
Dziękujemy bardzo. A teraz fragment książki Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem zaprezentują Krzysztof Kucharczyk i Radosław Nalberski, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Było chłodno. W kwietniu wieczorami bywa chłodno, zwłaszcza jak człowiek mało je. Więc włożyłem sweter. To prawda. Znalazłem go w rzeczach jednego Żyda. Któregoś dnia wygarnęli ich z piwnicy i ja sobie wziąłem sweter z Angory. Był w dobrym gatunku. Ten facet miał mnóstwo pieniędzy. Przed wojną mu fundował dla wojska samolot czy czołg. Coś w tym rodzaju. Ja wiem, że ty lubisz takie kawałki. Pewnie dlatego wspomniałem o tym. O nie, wspomniałeś. Bo chciałeś coś pokazać. Rzeczowość i spokój. O to chodziło. Mówię tak, jak myśmy wtedy wszyscy mówili. Więc sweter, pasy na krzyż. Dopisz jeszcze dwa rewolwery. Do sznytu należały rewolwery na tych pasach. Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko. 19 kwietnia. Obudziły cię strzały. Ubrałeś się. Nie, jeszcze nie. Obudziły mnie strzały, ale było zimno. Strzelali daleko i nie było jeszcze po co wstawać. Ubrałem się o 12. Co dalej? Poszliśmy rozejrzeć się po okolicy. Na podwórzu zobaczyliśmy kilku Niemców. Właściwie należało ich zabić, ale nie mieliśmy jeszcze wprawy w zabijaniu. Poza tym trochę myśmy się bali i nie zabiliśmy. Po 3 godzinach strzały umilkły. Zrobiło się cicho. Nasz teren to było tak zwane getto fabryki szczotek. Franciszkańska, Świętojerska, Bonifraterska. Brama fabryczna była zaminowana. Kiedy następnego dnia podeszli Niemcy, włączyliśmy wtyczkę. Chyba ze 100 ich się rozkwasiło. Zresztą nie pamiętam dokładnie. Musisz to gdzieś sprawdzić. W ogóle coraz mniej rzeczy już pamiętam. O każdym z moich chorych potrafiłbym ci opowiedzieć 10 razy więcej. Po wybuchu miny zaczęli nas zdobywać tyralierą. Bardzo nam się to podobało. My w 40, ich 100. Cała kolumna w szyku bojowym skradają się. Widać, że traktują nas poważnie. Przed wieczorem wysłali 3 z opuszczonymi automatami i białą kokardą. Wołali, żeby zawiesić broń. To nas odeślą do specjalnego obozu. Myśmy ich ostrzelali. W raportach Sztropa znalazłem potem tę scenę. Oni, parlamentariusze z białą chorągwią, a my, bandyci, otwieramy ogień. Zresztą nie trafiliśmy ich, ale to nieważne. Jak to? Nieważne? Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać. Nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelali. Dlaczego wyznaczyliście właśnie ten dzień, 19 kwietnia? Nie my go wyznaczyliśmy, to Niemcy. Tego dnia miała rozpocząć się likwidacja getta. Były z aryjskiej strony telefony, że szykują się, że już obstawili z zewnątrz mury. Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie. Było nas wtedy w Żowie już tylko 220. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Czy zza muru widać było coś po aryjskiej stronie? Tak. Mur sięgał tylko 1. piętra. Już z 2. widziało się tamtą ulicę. Widzieliśmy karuzelę, ludzi. Słyszeliśmy muzykę i strasznie żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie niczego nie zauważą, że w ogóle nikt na świecie nie zauważy nas, walki poległy, że ten mur jest tak wielki i nic, żadna wieś nigdy się o nas nie przedostanie. Dziękujemy bardzo. Wiersz Irit Amiel, Egzamin Zagłady, recytuje Adam Kwiatkowski, 1. Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego. Irit Amiel, Egzamin z Zagłady.
Jesteśmy już nieliczni i ostatni. Wiek nie zaciera świadomości. A po nas zapadnie wielkie milczenie. I moja wnuczka mówi: mam egzamin z zagłady. Nasze życia, nasze nocne zmory, nasze codzienne grozy staną się datami. A młody adwokat mówi: oni są już starzy. Nie można polegać na ich pamięci. Jesteśmy już nieliczni i ostatni. Powoli odchodzimy i znikamy, zabierając ze sobą na dno nasze milczenie, nasz krzyk. Jesteśmy już nieliczni i ostatni. I pozostało nam już tylko garstka dni na świadectwo, na grozę i na gorzkie porażniki z człowiekiem i z Bogiem. Dziękujemy. Ja tylko jeszcze raz przypomnę słowa Marka Edelmana, myślę, które zakończą ten program artystyczny. My, którzy ocaleli, wam pozostawiamy to, by pamięć o nich nie zginęła. Dziękuję wszystkim za przybycie na uroczystość. Dziękuję Urzędowi Miasta za odnowienie tutaj po mojej lewej stronie, po waszej prawej, zasłonięcie stacji kolejowej na Umszlak Placu, z której z częstochowskiego getta wyjechało 40 tysięcy Żydów do obozu zagłady w Treblince. Dziękuję bardzo serdecznie przybyłemu dziś na naszą uroczystość panu naczelnikowi Wydziału Edukacji, panu Rafałowi Piotrowskiemu, za opiekę nad wszystkimi liceami. Dzięki niemu, jego pracy, pomocy przy programach edukacyjnych, nasza młodzież wejdzie w życie z przesłaniem, aby nieść pokój i myśleć o tym, żeby zrobić wszystko, żeby takie tragedie się nigdy nie powtarzały. Dziękuję bardzo serdecznie młodzieży za wzruszające i ujmujące programy artystyczne. Nauczycielom wielkie podziękowania za tak profesjonalne przygotowanie naszych młodych wykonawców. Serdeczne podziękowania dla dyrektor zespołu imienia generała Władysława Andersa, pani Iwony Brzezowskiej oraz uczniów za uporządkowanie terenu placu Wirenberga przed dzisiejszą uroczystością i opiekę nad pomnikiem ofiar getta. Teraz nastąpi uroczyste składanie kwiatów. Poproszę delegację o ustawienie się. I mamy tutaj duży zasób żonkili. Myślę, że rozdamy je tym, którzy by chcieli położyć tego jednego symbolicznego żonkila, tak jak Marek Edelman. Mamy żonkile, zaraz je rozdamy.
zapraszam wszystkich do składania żonkuli. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. A teraz tradycyjnie tych, którzy zechcieliby z nami zrobić pamiątkowe wspólne zdjęcie, zapraszam tutaj na tle pomnika. Mamy fotografa, zrobi nam zdjęcie. Jeżeli możemy poprosić pana wiceprezydenta. Zapraszam wszystkich. Panie dyrektor, oczywiście zapraszam. Anią, chodźcie kochani, wejdź na ławkę. Małgosia, to ja was zrobię, bo was nikt nie robi. Czekajcie na mnie. No, Asia już sobie zobaczyła. Asia sobie już znalazła tutaj. Chodź. Będziemy się podnosić razem. Chciałam ci powiedzieć. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za obecność i jeszcze raz powtarzam, obserwujcie nas, udostępniajcie nasze materiały na YouTubie, oczywiście subskrybujcie, jeżeli możecie, tym również będziecie nam pomagać, a oprócz tego będziecie zawsze informowani o bieżących i naszych materiałach, które publikujemy, ale również o transmisjach na żywo. Moi drodzy, na stronie YouTube na samej górze jest również zrzutka, dzięki której możecie nam drobną kwotą pomóc w robieniu tego, co robimy. Wystarczy nawet 50 zł. Na zrzutce chcę prawdę powiedzieć, że nie ma opłat. To są opłaty, które jeżeli chcecie, to możecie ponieść, ale również można wpisać kwota inne i przejść na 0 zł i też nie płacicie za te swoje 5, czy 10, czy 20 zł, za kwotę, którą chcecie nas wesprzeć. Bardzo będziemy wdzięczni za waszą pomoc i serdecznie z góry oczywiście wam dziękujemy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miłego dnia oczywiście i jak zwykle mogę powiedzieć, do następnego.